Zwiększenie liczby dni opieki nad dzieckiem oznacza tak naprawdę realizację polityki prorodzinnej, co jest bardzo korzystne dla rodzin. Natomiast warto tutaj podkreślić, że są to również wyższe koszty dla pracodawcy, co może się przekładać w przyszłości na to, że większa liczba pracodawców będzie się decydowała na to, aby podpisywać z osobami umowy o współpracę, a nie na etat, tak? Więc jak najbardziej jest to polityka prorodzinna, która służy rodzinom w tym, żeby rzeczywiście poświęcały więcej czasu dzieciom i zachęcały kobiety, które mają małe dzieci do tego, żeby weszły na rynek pracy, bądź też były na tym rynku pracy. Natomiast wiąże się to z kosztami dla pracodawcy większymi. Zmiana, jeśli chodzi o zwiększenie liczby dni opieki nad dzieckiem, może być również negatywna, jeśli chodzi o tak naprawdę zachęcanie pracodawców do tego, żeby zatrudniali osoby z małymi dziećmi. Koszty pracodawcy są bardzo wysokie już w tym momencie i tak naprawdę te elementy mogą wpływać również negatywnie na sytuację kobiet na rynku pracy. Trudno jest powiedzieć o lepszym rozwiązaniu. Myślę, że jeśli chodzi o politykę prorodzinną, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Z tym, że warto by pomyśleć tutaj również o rekompensacie tego dla pracodawców. Tak? Jest to dobre rozwiązanie pod warunkiem tego, że tak znacząco nie wzrosną koszty pracodawców, które są już i tak wysokie. No i mogą mieć wpływ tak naprawdę na stabilność biznesu, na stabilność organizacji.